Nie będzie, nie ma i nie będzie. Odnośnie Karasia, bo ostatnio was informowałem o tym, że tam go zawiesili w jakichś tam zawodach, że tam po tych wszystkich badaniach, testach antydopingowych, itp, itd. No, wyszło, że tam coś używał. On też się w tym wszystkim motał. Trochę się śmialiśmy z tego, że Fame znalazł sobie gościa, który miał być Iron Manem, wcielonym i tak dalej. No i że wszystko super. Nie zaczęli go sponsorować, no i od razu wyszła ta afera z dopingiem. Natomiast jak się okazuje, Fame dalej wspiera Karasia i team Karaś. No, i jak się okazuje, wystartuje on Triatlonie na Florydzie, czy w sumie z naszej perspektywy już wystartował, gdzie czeka go dystans pięciokrotnego Ironmana. No ale co ważniejsze, po wyścigu tutaj Fame wrzucił takie swoją odpowiedź. Po wyścigu w Brazylii Robert przedstawił Federacji IUTA obszerne wyjaśnienia dotyczące jego sprawy. Federacja nałożyła na zawodnika możliwie niską sankcję w postaci zawieszenia, które trwa do przyszłego roku. Robert może natomiast startować w zawodach organizowanych. Przez inne federacje. Tak, także, jak widać, Fame się nie poddaje i dalej działa. On już wystartował i poprawił już nawet czas rekordu świata w tej federacji skromne 3 godziny. Tak, nie no ja wiem, bo to jest 21 lutego. Natomiast, bardziej niż to, co on zrobił, to chciałem podbić temat, że Fame się od niego nie odwrócił, tylko nadal z nim działają, nadal go sponsorują. Mimo tej całej afery, gdzie w teorii by się wydawało, że. No wiecie, no mogliby powiedzieć, no to naura. I dobrze, TBH? No zależy, jaki masz cel, bo mi się wydaje, że fame chciał wziąć Karasia, żeby mieć przykład tego, że bez dopingu, wiesz, totalnie na sucho jesteś w stanie e, bić jakieś rekordy, być niezniszczalny i tak dalej. Oni bardzo budowali ten cały jego wizerunek. No i umówmy się, że sprawa z dopingiem mocno. Mocno podcięła ten plan. No nie ma co się łudzić, no, że, że raczej nie mieli takiego planu, że o, weźmiemy gościa, co ma przypał i zawieszenie w jakiejś tam federacji, bo brał doping no, i będą mu anulować rekordy. No jasne, że takiego gościa nie chciałbyś wziąć. Więc Fej miał fajną taką maskotkę i się temat spierdzielił. No ale. Nie poddają się, jak widać, więc nie wiem. Może liczą, że ludzie zapomną, może, nie wiem, dalej chcą go we freakfightach, nie wiem, w sumie, jaki mają dalej cel. No bo podstawowe założenia to już trochę mam wrażenie złamało. Okej, okay. co tu jeszcze było ciekawego? Jakieś ruchy się w ogóle pojawiły wokół Natsu, która zaczęła opowiadać o jakichś tam swoich planach. Tutaj widzę, że Wenek to streścił. No bo z Natsu w sumie tak nie wiadomo, co się działo, bo wiadomo, ta cała afera z Dubielem, jej też się oberwało wizerunkowo, potem próbowała go tam jakoś bronić. Ostatnio tam było tym przejęciu udziałów od Boxdella. Ale tak YouTube'owo, tak w sumie nie do końca, o co, jaki kierunek. Też był moment, że na chwilę zawiesiła kanał, bo coś tam nie była zadowolona z tego wszystkiego. No i teraz jakoś tam sobie wraca, no i napisała, że znaczy tutaj zgodnie ze streszeniem Wenka, no to jest taki czas, że każdy youtuber musi zrobić coś więcej, żeby zatrzymać widownię albo czas odejść. Czuję, że ten czas, yy, że trzeba się powoli odsuwać od YouTube'a. Robi to samo, co wszyscy. Monika robi to samo, Julka robi to samo, Jenzi robią to samo. Chciałaby nagrywać vlogi z życia, ale nie może, bo Dubiel do tego nie chce czytać komentarzy pod filmami. Nie będzie wrzucać filmów w sztywnej ramówce, tylko co jakiś czas, jak coś nagra. Niezbyt jej się opłaca, zasięgi są takie ode, motywuje ją to. Żeby mieć wyższe zasięgi, to by musiała doinwestować kanał i content, bardziej się przykładać i poświęcić więcej czasu, a nie wie, czy jej się to opłaci, czy nie poświęcić czasu na coś, co daje jej więcej przyjemności. <laughs> Mogę, to jest komentarz. Po co piosenki, jak nie umiesz śpiewać? No to widzę, że już niedługo live'ów na TikToku też nie będzie, bo są niemiłe komentarze od widzów. Także jak widać, tutaj też jakieś niemiłe osobniki. W każdym razie, no to był jakiś tam... Bo dowiedzieliśmy się w sumie też więcej na temat jej planów. Tak, i na co wpadła na plan contentu na YouTube. I teraz w sumie możemy posłuchać, bo to nie jest jakiś długi filmik. Słuchajcie, jestem już trochę spóźniona, muszę spadać, ale dzisiaj rano... Mam pewien pomysł. Jest jedna strefa YouTube'a, która jest niezagospodarowana, powiedzmy, przez płeć żeńską. I ogólnie um, brakuje tam kobiet. I pomyślałam sobie, że. Nie, no, nie kamerki. Tam akurat mam wrażenie, że kobiet nie brakuje. W sumie to ja mam jaja to robić. <noise> Więc. Mm, nie, no, muszę to przemyśleć, muszę jeszcze przegadać to z kilkoma osobami, czy w ogóle. Czy mój pomysł ma ręce i nogi i czy to ma sens. A jeżeli tak, to poświęcę najbliższy czas ku temu, żeby się w to wdrożyć i pewnie się zdziwić. I co? I teraz widzę, że tutaj są na czacie: widzę, że dwie opcje proponujecie. Jedną rzecz to komenteria, a drugą motoryzacja. No i właśnie, że to może być komentarii. Ja w sumie o tym nie pomyślałem, bo. No bo nie wiem, no bo wiecie, no jest tak jak psycholożka, ona ma swoje jakieś tam podejście, tylko dosyć rzadko nagrywa, można powiedzieć. Dzisiaj sobie w ogóle będziemy oglądać jeden materiał psycholożki, tak swoją drogą. Więc to odnośnie tego, jest prostracja, która też sobie nagrywa. Nie wiem jak Dramcia, czy on w ogóle, nie wiem, czy Dramcia to, Dramcia to takie serie łapie, ale też tam jakieś rzeczy podłapywała. Prostracja podejmuje takie tematy. No ale fakt faktem, no, no nie jest w tej takiej topce, jeżeli chodzi o wyświetlenia. Natomiast no jest przedstawicielką w tym temacie. No więc w sumie w takiej topce, jeżeli chodzi o te komentarze, to faktycznie nie ma kobiet. Czy kogoś pominąłem? No nie ma chyba, nie? Jeżeli ona pójdzie w komentarze, to będzie prawdopodobnie najmniej obiektywnym kanałem na YouTube. Znaczy, powiedzmy sobie szczerze. Aktualna pozycja Natsu do wchodzenia w komentarze jest wyjątkowo trudna. Po pierwsze, ze względu na to, że musiałaby się wdrożyć w totalnie nowy temat no nie, to jest jedno. Po drugie, musiałaby być osobą, której ludzie ufają. A z racji na to, że aktualnie jest w związku z Dubielem i całą tę aferę związaną z Pandorą i tak dalej, no średnio jest osobą, której ludzie ufają. Idąc dalej, do tej Witam. pory jej content w żaden sposób nie sugerował, żeby była osobą, z której zdaniem ludzie się jakoś liczą i ten raczej taki content rozrywkowy i tak dalej i ciężko to będzie też odwrócić. Żeby nagle traktować ją jakoś super poważnie. No po prostu jakoś mi się to nie zgrywa z jej wizerunkiem, no. Jak tak się nagle myślę, że Nasu w komentarzy. To są takie. Nie, ja ci nie ufam, jakoś cię oglądam. I bardzo dobrze, Bartuśodro, nikomu nie ufaj, ale mnie oglądaj. Podcast może. Nie no, kurde, błagam. Tylko nie 99. podcast. Proszę. Właśnie ja się cieszę. Ja się cieszę, że długo myślałem o tym podcaście, ale udało mi się go jeszcze. Zrealizować, wyjść z tym pomysłem, tam do Gimpera zagadać, i tak dalej, że później to wszystko wdrożyliśmy, zanim ten cały wysyp się teraz zrobił. Bo gdybym do tej pory nie miał podcastu, to teraz miał takie kurwa, a myślałem o tym wcześniej, a wiedziałem, żeby założyć. Dobry pomysł był, dobrze to czułem. A tak to mam, dobrze myślałem i dobrze, że to zrobiłem. Teraz wydaje mi się, że z takich trendów, które działają na YouTubie, to jest i kontent jedzeniowy i być może to teraz będzie robiła Natsu, bo widzę, że gotuje. W dzisiejszym odcinku dzisiaj będę przygotowywać ulubione potrawy od Kardashianek. Dla... Ej, dobra, to załóżmy, że ona. <laughs> załóżmy, że ona będzie teraz recenzować jedzenie i gotować. To czy jest jakaś kobieta, która taki książulo w spódnicy? Może i o to chodziło. Luisa od Wówunia zaczęła niedawno. Hmm. <laughs> Musisz w końcu stream z gotowania odpalić, żeby wyprzedzić na tak, będzie degustacja i gotowanie. No, nowy, nowy pomysł. Blołek książula kopiuje? Jem 100 kebabów w całej Polsce. Bo w tej serii zjemy 100 kebabów w całej Polsce. A to wszystko tylko po to, aby stworzyć krajową listę kebabów i... Gdzieś już to kurwa widziałem. Do pomocy mamy przygotowaną skalę. Jedynka to będę żygał. dwójka po imprezie spoko, trójka zjem na obiad, czwórka pójdę tu na randkę, piątka zostanę ambasadorem, Byliście kiedyś na randce na kebabie? Średnio mi się kebab z randką kojarzy. Tak? Ostatnio chłopaka na walentynki wzięłam na kepsa. No nie, ale to chodzi mi, że taki, że się poznajesz z kimś, nie? To, że tam już w związku jesteś na przykład. I wiesz, że ktoś lubi kepsa, druga połóweczka, no to wiadomo, że zabierasz i jest fajnie, ale mi chodzi na takiej pierwszej randce, że spotykasz się i mówisz, to co, idziemy na kepsa? <grym> I badasz grunt. Jak a ona, jak ona odpowie, no jasne, że tak, to mówisz, kurwa, ta jedyna, no, to jest to. A jak powie, co, na kepsa? No to od razu wiesz, że już nie, nie, ten, nie ma sensu inwestować. Na randkę to się idzie na spacer, a nie kurwa wydawać kasy na nieznaną osobę, plus jeden. Jak się dogadasz na spacerze i nie musisz zagryzać ciszy, Hamburgerem czy tam kebabem, to znaczy, że trafiłeś na właściwą osobę, Elo. Dobra, i co to jeszcze było? No i potem była jakaś jazda odnośnie Natsu. W każdym razie Wenek postanowił ją schejtować i wyśmiał jej piosenkę, jak to Wenek ma w zwyczaju. Tam nie znajdziecie pozytywnych postów. Mm, chciałam tylko Ci powiedzieć, że nie lubiłam Powiedzmy, że nie podoba mi się na wielu poziomach ta piosenka. W każdym razie Wenek tutaj pod i napisał ta nuta, Natsuk tam ma wyjść na dniach, to będzie banger na poziomie Mołczanów XD. No i Natsu się nie spodobał ten komentarz i postanowiła odpowiedzieć. No ale brzmi to źle, ej dobra, obiektywnie to brzmi źle, to brzmi źle. No i Natsu odpowiedziała, dla ścisłości, nie zapowiadałam, że będę robiła karierę muzyczną, ani nic z tych rzeczy, jak pani wymieniona w tym poście. Pani wymieniona w tym poście, kurde, oficjalnie. Piosenka nagrana latem dla fanu, kolejne jak już to nie nagram nigdy lub za rok, więc wyluzujcie. Mm -hmm. No ale w sumie, co to zmienia odnośnie odbioru tej piosenki? No to jakby. No nie postarała się i to słychać. No i co? No i ktoś mówi, że to źle brzmi. O, tutaj ktoś napisał, jak nagrałaś latem, to po co teraz chcesz to coś wstawiać, oszczędzać słuchu ludziom? Ona napisała, jeszcze nikt nie stracił słuchu od słuchania polskich info, wątpię, że będę pierwsza. No, nie kuś. <laughs> nie no, w skali najgorszych piosenek to nie jest jakieś najgorsze, ale też nie jest dobre. No, jest po prostu słabe. Po prostu jest słabe. No, no ale w każdym razie, wracając do tego całego pomysłu na nowy kontent u Natsu, no to Nacu, jak się okazuje, pracuje już nad nowym kontentem. Stara Nacu już nie wróci, haha. Teraz na kanale nie będzie się nic pojawiać, za wyjątkiem piosenki 1 marca. Trzymajcie kciuki, żeby wszystko się udało. Wracam do Was niebawem. No tak, czyli jak wychodzi na to, że Natsu być może podcast, niektórzy sugerują komentarii, kto wie co to ostatecznie będzie. Natomiast to okazuje się, że branża nie śpi i na przykład taka Faustyna realizuje randki. Cyklicznie w zasadzie można powiedzieć. Jeden po drugim odcinek jest dużo bardziej regularna niż GOATS, jak się okazuje. I też kręci całkiem nieźle wyświetlenia. 20 singli konta jedna singielka, 4 tygodnie temu, 1,3 miliona. Randka w ciemno po zawartości telefonu 870. Randki uliczne z okazji Walentynek 418, ale tutaj jeszcze może się to podbić. No i to tam najświeższy film był, Randka w ciemno. Randka na podstawie zdjęć z dzieciństwa. I też wyświetlenia to buduje. Więc GOATS tutaj, że tak powiem, konkurencja im dyszy w kark. Natomiast... Jak się okazuje, Bloek, który w tym momencie trochę sprawdza kebaby, ale nie tylko, ma też serię Pokafona, która będzie zahaczała również o randki, jak się okazuje. Więc content randkowy jest mocno forsowany, jeśli chodzi o polskiego YouTube'a. Widać, że wszyscy próbują swoich sił. Spokojnie, ja nie będę. Natomiast no, natomiast ludzie to mega forsują, czyli są w sumie takie dwa trendy. Jeden to kontent jedzeniowy, który oddaje i wiele osób tego próbuje i to śmiga. Drugi, kontent randkowy, który jak się okazuje też wiele osób próbuje i też oddaje. Więc, więc są takie dwa trendy aktualnie na YouTubie i będziemy zalewani tego typu treściami, aż się nimi nie zżygamy, i wtedy po części ludzie będą z tego rezygnować. Ewentualnie ostaną się tylko te najlepsze kanały, które będą generowały najwięcej wyświetlenia. Cała reszta się podda i będzie próbowała nowego trendu. No i tak to się toczy, to takie YouTube'owe życie, którego wszyscy doświadczamy. W cyklu Mam dupy i Zazdroszcze czyli nie wiem czy słyszeliście, ale Diables i Nieuczesana kupili sobie dom. Znaczy tak wnioskuję po tym, jak wygląda budynek, no to, że to jest dom. <ścoughs> Tutaj taki romantyczny moment. No może oprócz tego podpisu, że kupiłeś dom z dzikim lokatorem. A QST pierwszy, pierwszy tekst. Ciekawe, czy mają rozdzielność majątkową. No kurwa mać, no Ty to masz wyczucie chwili, naprawdę. Cringe? Nie wiem, ja się skupiłem na tym domu w sumie. A co ty jest cringe'owego? No gadają sobie, nieuczesana go zmusza do trzymania się na ręce, za ręce, no i co? No a teraz następuje eksmisja. Ale ogólnie zazdroszczę, też mam takie marzenie żeby mieć własny dom. Dom, nie mieszkanie, tylko dom to jest ważne. Więc mam nadzieję, że już niedługo, a przynajmniej w tym roku, uda się je zrealizować. No, także ogólnie to zezroszczę. Gratuluję i fajnie. Ogólnie, ostatnio też jacyś inni tam influ też pokupowali mieszkania. częściej w sensie chyba nawcia też kupiła. Tutaj mam temat do dyskusji. Temat do dyskusji, jak wiecie, lubimy gadać o różnych sprawach związanych z relacjami damsko-męskimi, o miłości, o związkach i tak dalej. Pojawił się taki motyw na. Twitterze miałem otwarty ten post, bo to tam z 17 lutego, ale miałem go otwarty już od jakiegoś czasu, i tutaj jest wiadomość, to prawda, że miłość do dziecka jest silniejsza niż do partnera, i ktoś odpisał: Tak, kocham moje dziecko bardziej niż męża, ale to inny rodzaj miłości. Umiem wyobrazić sobie życie po śmierci partnera, ale gdybym straciła syna, i tutaj trzy kropki. No, i ludzie zaczęli o tym dyskutować, bo temat kontrowersyjny na zasadzie, no jak tak można? Niech się Gimper wypowie. A o tym nie gadaliśmy. Gadaliśmy o odpowiednim stroju na siłownię dla kobiet. To, to polecam. Jeden z odcinków zgrzytu to się dowiecie. Jak jesteście kobietą, to się dowiecie, w czym możecie chodzić. Ale wracając, więc w teorii jedni odebrali to na zasadzie takiej. <ścoughs> Jedni to odebrali na takiej zasadzie, że no to inny rodzaj miłości, natomiast innych bardzo uderzyło to zdanie, że umiem wyobrazić sobie życie po śmierci partnera, ale gdybym straciła syna, no nie? Czyli, że wiecie, śmierć partnera jest mniej ważna, tak? Warta, ważna niż śmierć tam w tym wypadku syna. No no i ludzie zaczęli o tym dyskutować, o tu Mateusz Spysiński też się wypowiedział, jak widzę. Że przecież to prawda, i tak dalej. No ale trochę tak jest chyba, w sensie podejrzewam, że po śmierci partnera, nadal byłoby w kół ciężko, ale jednak dziecko to dziecko. Mimo to normalna rzecz, go dziwnie napisana. No właśnie, też mi się wydaje, że tutaj bardziej chodzi, jak to jest napisane. Ale zobaczmy komentarze. No pierwszy jest: Pożygam się. No niezbyt konstruktywny komentarz. Natomiast. Miłość do partnera, a miłość do dziecka to różne rodzaje miłości. Zgadza się. Nie rozumiem natomiast tego dalszego pierdolenia. Jeśli kocham, to nie wyobrażam sobie życia bez kochanej osoby bez względu na jaki kontekst ma ta miłość. Obrzydliwa degradacja partnera. No właśnie, i do tego nawiązywałem, że te dalsze zdanie no, jest takie, że strigerowało wiele osób, nie? Że ta pierwsza część byłaby git, ale to ostatnie zdanie wprowadziło dużo zamieszania w tym całym. To akurat prawda, bardzo krzywdzące zdanie. Znaczy nie wiem kogo krzywdzące, może partnera szczęśliwa uśmieszek, to może tak. No tak. Mnie, mnie to nie bardzo na przykład skrzywdziło, natomiast w każdym razie tak bardziej mnie zaintrygowało pod kątem dyskusji. Tutaj jest, odnosi, odniosę się trochę, jeśli mogę, XD. Nie jestem w stanie tego pojąć, bo na przykład u mnie jest na równi. I prawda, do dziecka, do partnera to inny rodzaj odczuwanej, odczuwania tej miłości, ale w życiu nie mogłabym pomyśleć nawet, że którekolwiek z nich kocham mocniej czy mniej. Odetnij pępowinę, ku... O. O, tu nawet tak agresywnie z tym odetnij pępowinę, czyli że ktoś jest za bardzo zawieszony i związany z dzieckiem. Okej, okay, okej. Okay. Ja tam rozumiem, o co jej chodzi. O, męża pod sercem nie nosiła przez 9 miesięcy. Myślę, że to to, XD. Poza tym wiele rodziców mówi, że na przykład bardziej chroniłoby swoje dziecko niż partnera, gdyby coś się wydarzyło. Nawet jest taki wywiad z Danem Reynoldsem, który o tym mówi. Jest w tym coś dziwnego? O, błagam, to, że tak napisała, nie znaczy od razu, że nie kocha swojego męża. Ja dole, czy to naprawdę taki szalony koncept, że miłość do dziecka, które nosiło się 9 miesięcy w swoim brzuchu, a potem urodziło, jest silniejsza od romantycznej miłości, jest aż tak ciężkie do zrozumienia, ale w sumie czemu czyjeś odczucia są kontrowersyjne, nie zmieni tego, co czuję. Ale tu bardziej chodzi o temat do dyskusji: Jak ludzie podchodzą do miłości, do relacji, do Stopniowania tej miłości, gdzie mówią, że no niby to jest po prostu inna, ale jednak nie na równi, bo ta do dziecka w związku z tym jest jakoś inna, ale jednocześnie mocniejsza. No tak wynika z tego, więc bardziej o to chodzi. To jest biologicznie uwarunkowane, masz genetycznie zaprogramowane broń potomstwa, takie coś pozwoli ewoluować gatunek w nas? No tak. Może różyczki, znaczy... piękny kawalerze. Jak ekspert, który nie ma dzieci, to uważam, że ta kobieta nic złego nie napisała. Może Różyczki, piękny kawalerze. Z jednej strony rozumiem to, że jak można tak powiedzieć o partnerze, z drugiej znam małżeństwa z sporą różnicą wiekową i w momencie, gdy starsza osoba zaczyna chorować, zaczynasz myśleć o tym i godzić się z tym, że niedługo trzeba będzie radzić sobie samemu. W każdym razie bardziej nawiązuje do tego, że część osób tutaj mówi o tym, że to jest kwestia ochrony potomstwa i tak dalej. I z jednej strony tak, ale to nie jest taki wybór na zasadzie, że nie wiem, jedziesz samochodem i którym bokiem masz uderzyć, albo kto przeżyje, i decydujesz na tej zasadzie. No i wtedy zakładasz, że twój partner czy partnerka też by stwierdzili, że wolą oddać życie, ale żeby dziecko przeżyło. No i wtedy mówimy o takim pierwotnym instynkcie, tylko nawiązujemy do ogólnej takiej sytuacji, gdzie nikt się dla nikogo nie poświęca, tylko po prostu z jakiejś losowej przyczyny odchodzi. Nie, nie w kontekście samej ochrony potomstwa. Natomiast być może sam ten instynkt ma na to wpływ, że śmierć dziecka wtedy wyobrażasz sobie jako dużo gorszą w kontekście emocjonalnym. Hmm. No, ale to tak chciałem podrzucić, bo w sumie mnie to zaintrygowało i też zauważyłem, jakie emocje w, w ludziach to wzbudziło. I mówię, no w sumie ciekawy temat. Tutaj przy okazji coś Rafim Wenek podał dalej. Jakaś ciekawostka życiowa. Zresztą moja córka pierwsza została zrobiona na kamerkach. Tak, zeszła w ciąży na kamerkach z nią, no, więc, więc to jest akurat... I dwójkę dzieci mam z jednym mężczyzną, więc to akurat też jakbyście mi chcieli zarzucić, to nie. nie. Nie, nie, latam sobie na boki. No, ale Jagódka jest akurat zrobiona na kamerkach. I co wy na to? Kontrowersyjne czy nie? Po prostu wiecznione zostało. Potem można sobie wspólnie z rodziną usiąść, obejrzeć. <grym <grym takie bardzo wczesne zdjęcie z dzieciństwa, można powiedzieć. No co, no? Zamiast filmu z porodu byłby film z poczęcia. No? Kto coś takiego ma uwiecznione? Myślę, że mało osób. Ja myślę, że mało osób ma coś takiego uwiecznione akurat. Na ona to gada w internecie? Bo pewnie nie widzi w tym nic złego, no. Ma inną perspektywę. Wiesz, jak ktoś występuje na kamerkach, to pewnie jej nie bardzo to różnica robi. <laughs> Czego się nie robi dla fabuły? No tutaj chyba, znaczy nie wiem w sumie, ale tutaj na końcu jest co najmniej dziecko. Nie wiem, czy ślub. Nie wiem, kurwa. Ja to już się zastanawiam. Gdzie teraz są jakieś takie granice, bo wiele rzeczy jest normalizowanych. Jest mówione, że o, wolność jednostki i tak dalej, że każdy robi co chce, że póki kogoś nie krzywdzi to wyjebane i tak dalej. Ale ja mam wrażenie, że budowanie takiej narracji tak potem ma skutki społeczne. W sensie takim, no że wiecie, że w jakiś sposób patrzymy na świat. Że działania tych jednostek w dużej skali mają wpływ. Tutaj też znalazłem intrygujący post z 21 lutego: Hej, Radio Z, świetna sonda. I tutaj nie żyje gwiazda filmów dla, do, dla dorosłych, miała zaledwie 36 lat. Nie żyje Lynn Carter, gwiazda filmów dla dorosłych, miała zaledwie 36 lat. O jej śmierci poinformował amerykański portal TMZ. Informacje te potwierdzili jej znajomi, zdradzając, że kobieta odeszła w tragicznych okolicznościach i była pod spodem sonda, Radia Z. Czy zmarci ktoś bliski? <laughs> nie wiem, kurwa. Ja już nie wiem, jak reagować, na co ty się odpala. Ja po prostu już nie wiem. Ja, ja, ja powiem wam tak: ja wielokrotnie się zastanawiam, czy to jest jakiś trolling, czy to są jakieś żarty, czy, czy to jest AI, nie, ale no, bo ja w AI trochę szukam wymówki, jak na jakieś głupoty w sieci trafiam i mam wrażenie, że nie, to musi być AI. No, tylko wielokrotnie się okazuje, że to jednak jeszcze nie AI. A już ja bym chciał, żeby była ta era AI, gdzie co w coś wejdę głupiego, to się okazuje, że ktoś to wygenerował. To jest chore po prostu. Dobra, z innych y, informacji newsowych powstaje serial o pato influencerach za projektem stoją Staśko i Sadowska. I ja pamiętam, że już kiedyś były o tym jakieś doniesienia, że coś takiego ma powstać. Coś mi się kojarzyło, że one tam łączyły siły, miał być jakiś serial, coś tam, tylko potem jakoś ten temat tak gdzieś zniknął w gąszczu internetu. No, ale jak się okazuje, chyba, chyba coś się dzieje. Trzy miesiące temu dziennikarka Maja Staśko i reżyserka Maria Sadowska zapowiedziały, że nakręcą film o patoinfluencerach i przemocy w internecie. Portalowi wirtualne media.pl zradziły szczegóły projektu. Naszym celem jest zrobienie pięcioodcinkowego serialu, ponieważ problem jest złożony i ma wiele ciekawych, wielu ciekawych bohaterów. Nie chcemy zrobić tego powierzchownie, każdy odcinek będzie opowiadał o innej postaci, a wszystkie historie będą łączyły Będą się łączyły w finale, mówi Maria Sadowska. Nasz film nie będzie o jednej sprawie, czy pato-slimerze. To będzie historia o świecie, w którym sprawcy przemocy stają się celebrytami mającymi dostęp do dzieci, opowiadała nam 3 miesiące temu dziennikarka. Każdy odcinek będzie opowiadał o innej postaci, tylko będą się łączyły. Aha, każdy odcinek będzie o innej postaci, a wszystkie historie będą się łączyły w finale, w piątym odcinku, który będzie się rozgrywał w trakcie Freak Fightów. O kurwa! W trakcie freakfajtów to jeszcze swoją galę założą może na chwilę. Reżyserka przyznaje, że film nie ma jeszcze zapewnionego finansowania, mhm. ale jest duże zainteresowanie obrazem i prowadzone są rozmowy z potencjalnymi producentami. Eee, tak. To ta reżyserka od dziewczyn z Dubaju. Dokładnie tak. Czyli minęło parę miesięcy, nadal jest pomysł, nie ma finansowania, nie wiadomo gdzie się ukaże, ale będzie bardzo dobre. Tak można wywnioskować z tego artykułu. Dobra, z innych rzeczy newsowych, to e, jeżeli chodzi o Kika, to pojawiły się jakieś doniesienia, nie wiem na ile one są legitne, bo całość opiera się niemalże o jednego tweeta, choć nie do końca, bo za chwilę pokażę jeszcze zagraniczny artykuł, że podobno w Turcji został zablokowany dostęp do Kika. Ze względu na promowanie wśród młodzieży ruletki. I teraz, jeśli chodzi o takie tłumaczenie przez Google, więc to może dziwnie brzmieć, ale. E Turcja zablokowała dostęp do Kika, platformy Kik należącej do International Gambling Company. To chyba chodziło bardziej o to, że. ostejka. No ale dobra. Tureccy urzędnicy, z którymi rozmawiam, oświadczyli, że wjazd Kika do Turcji <grywania> miał na celu przyciągnięcie tureckiej młodzieży do ruletki. Z której strony? Kiedy pisałem tę wiadomość, niektórzy wydawcy oskarżyli mnie o kłamstwo i wzięli mnie za cel. Mam nadzieję, że wiedzą, jak przeprosić, ale nie sądzę. Jesteś schanbiony i pozostaniesz schanbiony do końca życia. To już nie wiem do końca, o co tu mogło chodzić. No i potem rozeszła się taka informacja, że Kik jest tam zbanowany nie? I, i konkretnie ten powód. Natomiast też trafiłem na jakiś taki artykuł o tej tematyce, no i on też się opierał właśnie o, o tego posta. Ale nie tylko. I były jeszcze jakieś inne rzeczy, że tam jakieś dochodzenie w tej sprawie prowadzone, i że tam też Twitcha sprawdzają coś tam, no i że podobno jak się wchodzi właśnie, to z Reddita są niby screeny, ale że jak w Turcji się wchodzi na Kika, to podobno jest jakieś takie, o jakieś takie oznaczenie. Nie mam pojęcia co to znaczy, ale no chyba, że strona zablokowana, coś takie jak u nas, jak tam się wpierdzielają. Illegal betting, coś tam, coś tam, financial, financing, albo terror. No i że w każdym razie, że jest zablokowany. I to by oznaczało pewien, nie wiem czy precedens, ponieważ już kiedyś były jakieś doniesienia, ale to chyba było, że w Grecji coś mi też Dezy podsyłał jakiś stary artykuł, znaczy stary z zeszłego roku, odnośnie Kika, że chyba w Grecji też był blokowany. No oczywiście z tego samego tam powodu. I teraz pytanie: ludzie zwracają sobie oczy w kierunku Polski, jak to będzie u nas. No bo jak wiemy u nas też się bardzo temat rozkręca, tam na Maltę wylatują ludzie i tak dalej. No i jest cała zabawa wokół tego i, i kombinacje alpejskie jak streamować hazard tak żeby nikt się nie przypierdolił tutaj jeżeli chodzi o kwestie prawne. Więc, no, więc jest dużo znaków zapytania. No więc odnośnie Kika to taka cała zabawa wokół tego wszystkiego. I kombinacje alpejskie, które teraz się dzieją, żeby to streamować no, powodują, że i oczy naszego państwa mogą się zwrócić. Chociaż jak gadałem z Gimperem, to Gimper mówił, że ma jakieś takie zakulisowe informacje czy coś takiego, że rzeczywiście różne tam służby tak zwane też się tym tematem interesują, tylko problemem może być sama ta ustawa antyhardowa która jest rad, że to hierarchiczna, dwa, jest szerokie pole do interpretacji, więc w kwestii samych przepisów może trzeba by było się nawet zagłębić do tego stopnia i, i zmieniać prawo, żeby, żeby to wszystko miało sens. W każdym razie no są takie doniesienia i zobaczymy jak to będzie u nas. Przy czym była też jedna streamerka, która na Twitchu też streamowała jakieś rulety. I to polska streamerka oczywiście. Więc kto wie. <laughs> kto wie w jakim to kierunku pójdzie, ale uważam, że to jakby pieniądze, jakie za tym stoją, jak to kusi wiele osób, sp sprawi, że ktoś zrobi jakiś głupi taki błąd, nie przekmini tematu, w sensie nie będzie latał na Maltę, nie będzie się rozliczał w jakiś sposób, tylko zrobi coś głupiego na tej platformie bezpośrednio i dostanie jakąś karę albo zwrócą się oczy różnych tam instytucji, urzędów i tak dalej i zaczną to badać, bo ktoś w totalnie idiotyczny i banalny sposób Przyciągnie uwagę reklamując jakieś mniejsze czy większe kasyno internetowe. I będzie młyn. I to dla wszystkich. I już takie pierwsze przebłyski tego są. I jak już mówiliśmy o tym, że coś się kończy, coś zaczyna, no to w sumie miała się zacząć konkurencja dla Fame MMA, ale w finale okazało się, że ta konkurencja jednak nie powstanie i mam tu na myśli nową federację, która miała się pojawić na rynku. Jakieś tam były przecieki kto tam ma się pojawić, kto ma zawalczyć, że bardzo duże budżety, to wszystko jakby, wiecie, był nakręcony swego rodzaju hype. No ale jak się okazuje, jednak nic z tego nie będzie. E, on tu mówi oczywiście o tej federacji ICON. E, no i tak możemy przeczytać, wiele osób w przecieku, e, wiele, osób su wiele sugestii, spekulacji i koniec, zanim jeszcze ICON MMA dobrze się rozkręciło. Według przecieków była to federacja, w której walczyć miał chociażby Popo czy Take Fun. Finalnie ani jeden, ani drugi nie będzie miał okazji wejść do OKTAGONu pod szyldem ICON MMA. Federacja zakończyła swój żywot, gala Icon MMA według obecnych informacji się nie odbędzie ani 27 kwietnia, ani już nigdy. Skończyło się więc zanim w ogóle zorganizowano pierwszą galę. No i tutaj Michał cichy napisał, że nowa gala fightowa Icon. Tutaj pierwsza edycja miała odbyć się 27 kwietnia, nie odbędzie się innych terminów nie będzie. I z tego co ja też wiem, no to rzeczywiście nie ma tego. W sensie zawinęli się i nie ma tego projektu. I tutaj też jest, oczywiście, zaraz rozkwina, yy, dlaczego. No i że Icon MMA znika. Ponoć z powodu wycofania się inwestora, brak kasy to brak organizacji Gali. A to tyle ciekawe, że budżety tam były naprawdę spore. Wycofanie się jednego inwestora miało to wszystko położyć. Pytanie, kim był ten inwestor? Według KRS i rejestrów były tam pieniądze, ale najwyraźniej ktoś w kluczowym momencie powiedział: Stop, i nie ma finalizacji wszystkich założeń. No tak. To tak wynikało też z tego tekstu niżej. Kurwa, ale news, huja? No nie do końca. No Dowiedzieliśmy się, że miała powstać federacja, było o niej głośno, a teraz się dowiedzieliśmy, że jej nie będzie. Według informacji, które ja mam, gdzieś tam ktoś mówi, za kulis, no to to jest prawda, że nie ma tej federacji. W sensie skończyło się. Rzeczywiście miała powstać, to też wam o tym mówiłem, ale, ale nie będzie. Nie ma i nie będzie. No ja bardziej obserwuję to na zasadzie takiego rynku fightowego bo z jednej strony się mówi o tym, że no, oczywiście, jest miejsce dla nowych federacji, że wiecie, że tak, zawsze im więcej, tym lepiej, i że ludzie będą weryfikować, co warto oglądać, co nie, bla, bla, bla. Ale ja mam wrażenie, że te trzy federacje, które w tym momencie są, czyli Fame, Cloud i Prime, no, ciężko znaleźć miejsce na kolejną, jeżeli mówimy o czysto takich free fightach, że i ludzi trochę brakuje, żeby tam mielić tymi zawodnikami. Zresztą teraz te federacje tam wymieniają i tworzą jakieś nowe zestawienia, ale mówię tak ogólnie. I te gale są w sumie wtedy co chwila. I te konferencje, jakieś programy. Jeżeli so, jest jakaś pula ludzi, która to śledzi i ogląda, to w tym momencie już ma tyle kontentu, że ciężko by się było w to wbić. Jakoś tak wiecie, na pełnej. A jednocześnie też wiemy, że wszystkie te gale sprzedaje kontrowersja, sprzedaje patologia, i no i takie wiecie, no, po prostu działanie, żeby żeby jak najwięcej tam konfliktów zbudzić i je potem zmonetyzować. No to w związku z tym yy, Nowa Federacja też musiałaby w to grać, bo gdyby ktoś chciał tak na grzecznie przyjść i a u nas to tylko y, dzień dobry i do widzenia sobie zawodnicy mówią, no to szybko by upadła, no. Okej, okay. yy, to to było to. A, i tutaj jeszcze szalony reporter gdzieś tam się o tym wypowiadał i napisał, że prowadziłem konfę Casino Stari Padli, zawalczyłem w High League 6 i to była ich ostatnia gala. Icon MMA wzięli mnie na włodarza, to nawet nie wystartowali. Ciekawe Cóż za przypadek, jak to mówią Cóż za przypadek Szalony pierdoli, tak samo jak w polityce w Amazonii. Tam słyszałem ostatnio, że go ludzie jebali Bo tam o rolnikach coś jakoś się niepochlebnie wypowiedział Czy coś, coś tam było takiego Jakiś stories, czy coś tam wrzucał I widziałem, że go jebali na Twitterze strasznie Wenek napisał, że z takim zjebem to dobrze, że nie wystartowali No jest to jakiś argument